na mnie zależy. Ale ja się od was tym różnię, że jestem pasterzem. Ja was muszę doprowadzić do nieba. Choćbyście nie chcieli, ja was za kark chwycę i wepcham, jak tylko będę miał tyle siły. Bo na tym polega istota bycia pasterzem. Stąd też dla wielu może się wydawać to niemiłe, niewygodne, że zaczynam tak ostro misję od tej przestrzeni, która jest praktycznie zakazana, o tym nie wolno mówić, jest tylko świat mrzonki. I stąd będąc pasterzem, ja się uśmiecham do moich gimnazjalistek, ale dziewczyny, tu nie ma gadania. A wy od początku mszy świętej macie gadanego. Bo jeśli bym tego ci nie powiedział, a to widział w kościele, to ja będę w czyjś cudzym miał przypieczone. Byłeś pasterzem, a nie nastawałeś w parę i nie w porę. W porę i nie w porę. Stąd z troski i z miłości dzielę się z wami tymi moimi doświadczeniami i przeżyciami. W marcu przeor częstochowy, kolega rocznikowy, znając mój kierunek kapłaństwa, dał mi ryngraf Matki Bożej Częstochowskiej. Noszę go pod koszulą. Potrzebna ci jest osłona Matki Bożej. Od 3 maja, jak skubany zaatakował wszystkie moje dzieła. Jak zaczął walić, a był zły za to, że rozpocząłem budowę pomnika Chrystusa Króla na pustelni. 12 metrów ma razem z cokołem. Taki ogromny pomnik. Co on wyrabiał? Był zły za to, że przygotowałem publikację naukową i historycznie udowadniam, patrząc na wizję świętego Jana Bosko, że w 9 punktach analizy historycznej my już jesteśmy na 8. Że tu na ziemię przyjdzie Chrystus Król i rozliczy całe swoje dziedzictwo. Dzielę się z wami tym wszystkim, byście po części mogli zrozumieć pewne moje myślenia. Ten rok był nieprawdopodobny. Kontakty z Zachodem, utworzenie wielkiej nowenny, to mam zamiar o wymiarze ogólnoświatowym, uwolnienia świata. Chcę, abyśmy ubiegli tego potwora i się przygotowali na rok 217. Wypada wtedy 300-lecie masonerii, największego wroga Kościoła i kultycznego syna szatana. W ocenie historycznej, posługując się dokumentami kościelnymi, czyli nauczaniem papieży i tekstami świętych, udowadniam, że coś się wydarzy. Nie jestem w stanie określić daty, bo to nie w mojej sugestii, ale coś się wydarzy w dziejach świata nieprawdopodobnego. I z punktu oceny jako naukowca, z ludzkich nie mamy żadnej szansy. Jesteśmy w szponach przedziwnego potwora, który kieruje nami, o którym papież Jan Paweł II, to znalazłem tydzień temu, w encyklice o Eucharystii mówi i woła o zmiłowanie się tych wszystkich, którzy dzierżą w rękach losy świata. Tych wszystkich moich analizach doszedłem, jak ten potwór kierujący poza naszym poznaniem, potwór ludzki, rozbroił Kościół. Zachował nam strukturę, zachował nam władzę, zachował nam szkielet świątyni, ale wdarł się do środka i my ropiejemy wewnątrz. Jeśli nie zatrzymamy tego mechanizmu, to już jest po nas. Jako Kościół praktycznie jesteśmy trupem w wymiarze ludzkim. Choć ten polski jest najlepszy, najsilniejszy w Europie, ale już tylko 50% Polaków wierzy w Boga i do Kościoła chodzi. Nie chodzi tylu nawet, co uznaje Boga. Stąd też po rekolekcjach kapłańskich, kiedy modliliśmy się i zastanawialiśmy się, kiedy podałem prawdę historyczną, że rękoma ludzkimi nic nie zrobimy, potrzebny jest ogromny wysiłek, wymyśliliśmy wielka nowenna uwolnienia świata 2008-2017. Chrystus Król zwycięży, bo w 217 roku wypada 300-lecie koronacji Matki Bożej Częstochowskiej. W 217 wypada 100-lecie objawień fatimskich i Matka Boża zwycięży.